W tym podcaście omówię proroctwa z Ewangelii Jezu Chrystusa Pana dotyczące wydarzeń, które miały miejsce przed zburzeniem świątyni w Jeruzalem w 70 roku naszej ery, a także wydarzeń, które mają mieć miejsce i już mają miejsce przed powtórnym przyjściem Jezu Chrystusa Pana, Króla naszego, paruzji. Paruzja jest to przyjście i obecność Chrystusa na ziemi. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy, co miało poprzedzić zburzenie świątyni w Jeruzalem. Omawiam właśnie teraz te proroctwa, które wówczas się spełniły w pierwszym wieku naszej ery. Wersety od 1 do 3. A gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. On zaś powiedział im, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zapewniam was, na pewno nie zostanie tu pozostawiony kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności i zapytali. Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia oraz końca okresu czasu, eonu. Był rok około 26 lub 27 naszej ery. O co zapytali uczniowie swego nauczyciela, Pana? O dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze z nich to zapytali się, jakie wydarzenia podobne do znaku, cudu, poprzedzą zburzenie świątyni w Jeruzalem. I drugie pytanie zadali, jakie wydarzenia podobne do cudu, znaku, poprzedzą powtórne przyjście Chrystusa, czyli paruzja, przyjście i obecność Pana. I jak brzmiała odpowiedź Jezu Chrystusa? Czytamy w kolejnych wersetach, 4 i 5, 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jezu zaś odpowiedział, uważajcie, aby was kto nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami, ja jestem Chrystus, i wielu w błąd wprowadzą. Czego byli świadomi uczniowie Chrystusa na podstawie tych słów? Że Chrystus Pan ma powrócić w ciele. Dlatego powiedział, uważajcie, żeby was ktoś nie wprowadził w błąd, mówiąc, że ja jestem Chrystusem, tym, który miał powrócić. Uczniowie Chrystusa byli tego świadomi. Pierwszy wiek, jak mówi historia, był wiekiem pojawiania się wielu Mesjaszy w Izraelu. Na Mesjasza czekali Judejczycy, którzy nie uwierzyli w Jezu Chrystusa z Nazaretu. I na Mesjasza, na powrót Mesjasza czekali uczniowie, którzy wierzyli w Chrystusa, Jezu Chrystusa, który urodził się w Betlejem judzkim. Skąd o tym wiemy? Z innych miejsc Pisma Świętego. Na przykład drugi list do Tesalonicza na apostoła Pawła, drugi i pierwszy werset mówi, co do przyjścia naszego Pana, Jezu Chrystusa i naszego spotkania się z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i zastraszać, czy to przez jakiegoś ducha, czy przez słowo, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Pojawiali się ludzie, którzy mówili, że już Dzień Pański nastał, że Chrystus powrócił. W Mateusza Ewangelii w 24 rozdziale od 6 do 9 dalej czytamy. Będziecie słyszeć o wojnach oraz wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to dopiero początek bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. O czym jeszcze dalej
Pan ostrzega swoich uczniów, że powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będą głody, miejscami trzęsienia ziemi. I powiedział, że te wydarzenia to dopiero początek bólów porodowych. Te wydarzenia miały miejsce w I wieku przed zburzeniem świątyni w Jeruzalem. Wiemy o tym ze sprawozdania historycznego Dziejów Apostolskich, 5 rozdział, 17 werset, 18 i 40. Przeczytam z Pisma Świętego. Wówczas powstał arcykapłan oraz wszyscy, którzy z nim byli, a którzy należeli do stronnictwa sadyceuszów, napełnieni zazdrością. Położyli ręce na apostołów i osadzili ich w więzieniu publicznym, po czym przywołali apostołów, wychłostali ich i zabronili im mówić w imieniu Jeszu i zwolnili ich. Byli zamykani do więzień, byli chłostani i zabraniano im mówić w imieniu Jeszu Chrystusa. Dalej, w 7 rozdziale, w wersetach od 57 do 60, czytamy sprawozdanie o Szczepanie, którego ukamienowano za głoszenie o imieniu Jeszu Chrystusa. Podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i zgodnie rzucili się na niego. A wyrzuciwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Szaul i kamienowali Szczepana, wzywającego imienia i mówiącego: Panie, przyjmuj ducha mego. A gdy padł na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. I kiedy to powiedział, skonał. Czytamy o tym Dzieje Apostolskie, 7 rozdział od 57 do 60. Dzieje Apostolskie z kolei 8 rozdział od 1 do 3 mówi, że Szaul pochwalał ich zabójstwo. I w tym dniu natomiast wybuchło wielkie prześladowanie zgromadzenia w Jerozolimie. I wszyscy, oprócz apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepan zaś został zabrany przez bogobojnych mężczyzn i uczynili nad nim wielkie bicie się w pierś, lamentowali. Szaul zaś tępił społeczność wezwanych. Wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. W 9 rozdziale, pierwszym i drugim wersecie czytamy: A Szaul, dysząc jeszcze groźbą i mordem względem uczniów Pana, przyszedł do arcykapłana. Wyprosił sobie od niego listy do Damaszku, do synagog, aby, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, mógł ich związanych przyprowadzić do Jerozolimy. A co się stało z Jakubem? W tym mniej więcej czasie król Herod zarzucił swoje ręce, aby zaszkodzić niektórym ze zgromadzenia. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem. A gdy zobaczył, że jest to przyjemne dla Judejczyków, posunął się dalej. Schwytał również Piotra. Były to natomiast dni prześników. Po schwytaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż 4-4 żołnierzy, zamierzającym po święcie Paschy wyprowadzić go do ludowi. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, od 28 do 30. Mówi o głodzie, jaki nastał przed 70 rokiem naszej ery, przed zburzeniem świątyni w Jeruzalem. Powstał zaś jeden z nich imieniem Agabos i zaznaczył przez ducha, że na świecie całym ma nastać wielki głód. Nastał on też za Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tak jak go było stać, każdy z nich postanowił posłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. To też uczynili, posyłając ją starszym przez rękę Barnaby i Szaula. Dalej czytamy w Ewangelii Mateusza w sprawozdaniu od 10 do 13, w 24 rozdziale. Wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać, nawzajem nienawidzieć. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, a z powodu rozszerzenia się bezprawia oziemnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. W Łukasza mamy podobne sprawozdanie, trochę rozszerzone. W 21 rozdziale o tym czytamy w wersetach od 16 do 19. Będą was wydawać rodzice i bracia i krewni, przyjaciele i zabijać niektórych z was.
Ze względu na moje imię będziecie też przez wszystkich nienawidzeni. Lecz i włos z waszej głowy nie zginie. Przez swoją wytrwałość zyskacie wasze życie. Jak doszło do tego, że powstali fałszywi prorocy i zwiedli wielu? Czytamy o tym w sprawozdaniu z Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł ostrzegł starszych, z którymi się spotkał w Milecie, starszych z Efezu. Z Miletu natomiast posłał do Efezu i wezwał starszych zgromadzenia. Powiedział do nich, czytam o tym w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, w wersetach 17 i od 28 do 30. Uważajcie na samych siebie i na całą trzódkę, której was Duch Święty ustanowił doglądającymi, abyście paszli zgromadzenie Boga, które nabył przez swoją krew. Ja wiem, że po moim odejściu wejdą do was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać trzódki. Także z pomiędzy was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. W pierwszym liście Jana, 4 rozdziale i 1 wersecie mówimy, czytamy również, apostoł Jan ostrzegł przed takimi fałszywymi prorokami. Ukochani, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 1 do 5 i 13, pokazuje, że miłość wielu oziębła i bezprawie się rozmnożyło. Oczywiście apostoł Paweł pisze do uczniów. To wśród uczniów nastąpił taki przebieg wydarzeń, że ich miłość do siebie nawzajem oziębła. To się działo przed zburzeniem świątyni w Jeruzalem, przed 70 rokiem naszej ery. A to wiedz, że w późniejszych czasach nastaną czasy niebezpieczne. Ludzie bowiem będą samolubni, kochający pieniądze, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, lekceważący to, co święte, bez uczuć, nieprzejednani, oszczerczy, niepohamowani, okrutni, niezamiłowani w tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, mędrenci, kochający przyjemności bardziej niż kochający Boga, mający pozór pobożności, lecz zapierający się jej mocy. Również tych unikaj. Ludzie zaś źli, oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Taki stan rzeczy miał się utrzymać aż do przyjścia Chrystusa, co też widzimy. W Mateusza 24 rozdziale i 14 wersecie powiedział do swoich uczniów dalej, że ta Ewangelia o Królestwie będzie ogłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Ewangelia o Królestwie, dobra nowina o Mesjaszu, o Królu, o Królestwie Boga, o władzy, o panowaniu Boga nad swoim stworzeniem, miała być ogłoszona po całym zamieszkanym świecie. I wtedy miał nadejść koniec. Koniec czego? Koniec okresu czasu. Okres jakiegoś eonu. Ten okres czasu to czas do 70 roku, do zburzenia świątyni w Jeruzalem. Czy to proroctwo się spełniło wówczas, w pierwszym wieku? Oczywiście. Skąd o tym wiemy? Wiemy o tym z Pisma Świętego, na przykład z listu Pawła do Rzymian, 10 rozdziału, w wersetach 14, 15 i 18 o tym czytamy. On tak mówi, w kontekście wiary i wzywania imienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Lecz jak mają wezwać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, którego nie usłyszeli? Jak usłyszeć bez tego, który głosi? A jak głosić, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są stopy tych, którzy ogłaszają dobrą nowinę o tym, co dobre. Ale więc, czy nie usłyszeli? Przeciwnie, po całej ziemi rozszedł się ich głos, a ich słowa do krańców zamieszkałego świata. Paweł list do Rzymian pisał przed 66 rokiem, przed 70 rokiem, kiedy została zburzona świątynia przez wojska rzymskie pod dowództwem Tytusa. Inne miejsce apostoł Paweł
również o tym samym mówi. Rzymian, o tym czytamy, 16 rozdział, wersety 25 i 26. A temu, który ma moc utwierdzić was według mojej Ewangelii i głoszenia o Jezu Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez wieczne czasy milczeniem okrytej, ale teraz ukazanej przez pisma prorockie zgodnie z rozkazem wiecznego Boga dla posłuszeństwa wiary, owieszczonej wobec wszystkich narodów. Owieszczonej wobec wszystkich narodów. Ich głos rozszedł się do krańców zamieszkałego świata. W ten sposób spełniły się słowa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, 14 wersetu, że ta Ewangelia o Królestwie będzie ogłoszona po całym zamieszkałym świecie. Dalej, w Ewangelii Mateusza Chrystus Pan mówi do swoich uczniów słowami z 15 wersetu do 22, 24 rozdział. Co dalej miało się wydarzyć przed zburzeniem świątyni? Co miało oznaczać, że bliskie jest jej zburzenie? I też tutaj podaje informacje, wskazówki swym uczniom, co powinni w takim wypadku zrobić. Gdy więc zobaczycie ohydę spustoszenia, zapowiedzianą przez proroka Daniela, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na górnym tarasie, niech nie schodzi, aby zabrać rzeczy ze swojego domu. Kto na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. W tych dniach zaś biada kobietom w ciąży oraz karmiącym. Módlcie się przy tym, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. Nastanie bowiem wtedy wielki ucisk, jakiego nie było od początku stworzenia świata ludzkiego, aż do teraz i na pewno nie będzie. I gdyby te dni nie były skrócone, nie ocalałaby jednak żadna istota, lecz ze względu na wybranych te dni będą skrócone. W Łukasza w 21 rozdziale, w wersetach od 20 do 24, czytamy to samo sprawozdanie, te same słowa Pana naszego, użył uczeń Łukasz innych sformułowań, dodał pewne szczegóły do tego opisu. Dlatego też przeczytamy jeszcze z Ewangelii Łukasza te słowa. A gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, to jest ohyda spustoszenia, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej spustoszenie. Wtedy ci w Judei niech uciekają w góry, ci w jej środku niech z niej wyjdą, a ci w okolicach niej do niej niech nie wchodzą, gdyż będą to dni odpłaty, aby spełniło się wszystko, co zostało napisane. Biada w tych dniach kobietom w ciąży oraz karmiącym. Będzie bowiem na ziemi wielki ucisk i gniew nad tym ludem. Padną od ostrza miecza i zostaną wzięci w niewolę do wszystkich narodów, a Jerozolima będzie deptana przez narody, aż się dopełnią czasy narodów. No więc co mamy tutaj? Jakie sprawozdanie? Przed czym ostrzega tutaj Chrystus Pan swoich uczniów? Mówi, że w miejscu świętym stanie ohyda spustoszenia, którą zapowiedział prorok Daniel. Czytamy o tym w Księdze Daniela, w 27 wersecie, 9 rozdziale i 12 rozdziale, 11 wersecie, gdzie czytamy. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień, a około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką. Czym była ohyda ziejąca pustką? Ohyda, która stanęła w miejscu świętym? Uczeń Łukasz to wyjaśnia. Gdy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wiedzcie, że bliskie jest jej spustoszenie. I co wtedy mieli zrobić uczniowie? Uciekać w góry, góry Perei i nie wracać do Jerozolimy. Kiedy się to wydarzyło? W którym roku? W 66 roku naszej ery. Wtedy właśnie rozpoczął się ucisk dla narodu Izraela.
wtedy właśnie mieli uciekać. I cudem, co było cudem? Przerwaniem ucisku. W 66 roku naszej ery wojska rzymskie, kiedy się wydawało, że przypuszczą ostateczny, decydujący szturm, dowódca tych wojsk, Gallus, zdecydował o przerwaniu szturmu i wycofaniu się z miasta. Nie wiadomo z jakiego powodu. To był cud. To był znak. Jaki znak? To był znak, że ucisk, który się rozpoczął, został przerwany ze względu na wybranych. Mieli uciekać wówczas. Uciekać w góry. I nie wracać do Jeruzalem. Dlaczego? Dlatego, że ohyda spustoszenia miała stanąć w miejscu świętym i miała pozostać na nim, na tym miejscu w Jeruzalem, aż do odpowiedniego czasu, do okresu odpowiedniego czasu, aż do spełnienia się spustoszenia. Dla uczniów Chrystusa był to znak uciekać w góry w Perei, za Jordan. Uczynili to w 66 roku naszej ery. W 70 roku naszej ery był znamiennym dla mieszkańców Jeruzalem i także dla istnienia świątyni w Jeruzalem. W 70 roku pod dowództwem Tytusa Jeruzalem zostało otoczone, oblężone, świątynia została zburzona, ani kamień na kamieniu na niej nie pozostał. Wówczas w oblężeniu z głodu umarło wielu ludzi. Kilkadziesiąt, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Różne są sprawozdania, które donoszą, ile ludzi wówczas zostało uśmierconych, czy przez oręż, czy też przez głodu umarło. Ale dlaczego spotkało właśnie takie nieszczęście mieszkańców Jeruzalem? Co było powodem tego, że Bóg tak ukarał te miasto? Zburzył świątynię. Rozpoczęły się wówczas, jak tutaj uczeń Łukasz mówi, czasy narodów. Jerozolima miała być deptana przez narody, aż się dopełnią czasy narodów. Te deptanie Jerozolimy to jest brak władzy Boga na ziemi. Nie ma obecnie władzy, przedstawicielstwa władzy Boga żywego na ziemi. Trwają czasy narodów. Te czasy trwają do naszego dnia, do dzisiaj. Kiedy się skończą? Z Biblii wynika, że czasy narodów, czasy pogan, jak niektóre tłumaczenia to oddają, skończą się w momencie, kiedy przyjdzie Chrystus Pan na ziemię. Kiedy rozpocznie się paruzja. Przyjdzie, będzie obecny. Wówczas spełni się Psalm 110, drugi werset, gdzie mowa jest o tym, że zacznie panować wśród swoich nieprzyjaciół. Ale powrócę do tematu, co było powodem, że Bóg tak potraktował mieszkańców Jeruzalem, tak potraktował świątynię. Została zburzona i kamień na kamieniu nie pozostał. Czytamy o tym w innych miejscach, zanim Chrystusa Pana porwano, zanim zamordowano, mówił. W Łukasza 19 rozdziale o tym czytamy w wersetach od 41 do 44. A gdy się zbliżył i zobaczył miasto Jeruzalem, zapłakał nad nim i powiedział: gdybyś w tym dniu poznało ty, co prowadzi do pokoju, lecz jest to teraz zakryte przed twoimi oczami. Gdyż nastaną dla ciebie dni, w których twoi wrogowie usypią wokół ciebie wał, otoczą cię zewsząd, cię ucisną. Powalą ciebie oraz twoje dzieci w tobie i nie pozostawią w tobie kamienia na kamieniu. A dlaczego? Ponieważ nie rozpoznałeś czasu swojego nawiedzenia, swoich odwiedzin. Nie okazali wiary ci ludzie w Jeszu Chrystusa jako obiecanego Mesjasza. Odrzucili go. Zamordowali przywódcy judaizmu i cały naród rękoma Rzymian, Mesjasza, Syna Bożego. Gdy był tak prowadzony na śmierć, czytamy o tym w Łukasza 23 rozdziale, w wersetach od 26 do 31, gdy go prowadzili, złapali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola, włożyli na niego belkę, aby ją niósł za Jeszu.
wszedł też za nim wielki tłum ludu i kobiety, które biły się w pierś, lamentowały, opłakiwały Chrystusa, że za chwilę będzie zamordowany. Jeszu popatrzył na te kobiety, zwrócił się do nich i powiedział: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi, bo oto idą dni, gdy będą mówić: szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, i do wzgórz: przykryjcie nas. Bo jeśli z zielonym drzewem, mówi o sobie Chrystus, takie rzeczy robią, co stanie się z suchym, narodem, który nie okazał wiary w Chrystusa, ludźmi, którzy nie okazali wiary w Chrystusa? Tak wyglądały wydarzenia przed zburzeniem świątyni. Ta część spełniła się w I wieku. Jednak też niektóre wydarzenia tam opisane spełniają się do dzisiaj. Na przykład Chrystus powiedział, że wojny, trzęsienia ziemi, zarazy, głód, te wydarzenia są początkiem bólów porodowych kobiety brzemiennej. Co miał na myśli? Dlaczego mówił, że te wydarzenia to są bóle kobiety brzemiennej? Księga Objawienia mówi, że niewiasta porodzi chłopczyka. Niewiastą jest niebo. Są to mieszkańcy nieba. Chłopczykiem, który ma być porodzony, jest to powtórne przyjście Chrystusa, paruzja. Przyjście, Jego obecność. Ale zachodzi pytanie, czy wojny, trzęsienia ziemi, zarazy, głód, rozruchy, czy te wydarzenia można nazwać cudem, znakiem, które mają poprzedzić przyjście Chrystusa? Na pewno zdecydowanie nie. Dlatego, że te wydarzenia miały miejsce przez setki lat. Były to bóle kobiety brzemiennej, aż do porodu. Poród jeszcze się nie odbył, dlatego, że Dzień Pański nie nastał. Dzień Pański nastanie, jak wróci Chrystus Pan na ziemię. Wróci w ciele. W takim razie zachodzi pytanie, jakie wydarzenia mają poprzedzić przyjście Chrystusa? I omówię teraz kolejne słowa naszego Pana, Króla, Jeszu Chrystusa, które pokazują, co miało się wydarzyć przed Jego przyjściem. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, w wersetach od 23 do 28. Mówi dalej. Do swoich uczniów oczywiście. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział: oto tu jest Chrystus, albo tu, nie wierzcie. Dlaczego? Powstaną bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy. Będą dokonywać wielkich znaków i cudów, albo ile można zwieść także wybranych. Oto wam powiedziałem. Gdy więc wam powiedzieli: oto jest na pustkowiu, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Dlaczego? Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I gdzie jest ciało, tam zatują się orły. Przed czym ostrzegł Pan? Że pojawią się ludzie przed Jego przyjściem, którzy będą mówić, że Chrystus już przyszedł, że jest tu albo tam, że przyszedł niewidzialnie. Widzą go tylko wybrańcy, że wrócił. Oni go widzą i wiedzą, że jest. Mamy takich ludzi nie słuchać. Są to fałszywi pomazańcy, wybrańcy, którzy twierdzą, że są wybrańcami Boga. Są to fałszywi prorocy. Tacy też byli w przeszłości. Podawali różne daty, daty przyjścia Chrystusa. Daty te ich proroctwa się nie spełniły. To dowodzi, że są fałszywymi pomazańcami, fałszywymi prorokami. Te cuda, których dokonywali, to wielkie dzieła, ale też i fałszywe cuda, które były wykonywane, dokonywane przez nich, żeby zwieść nawet wybranych. A dlaczego mamy nie wierzyć, jak ktoś będzie mówił, że jest tu czy tu na pustkowiu? Dalej Chrystus mówi: dlatego, że jak błyskawica pojawia się od wschodu i świeci aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Tak jak błyskawice każdy człowiek, który jest na ziemi, widzi,
który jest w okolicy oczywiście tej błyskawicy, widzi ją. Tak samo Chrystusa każdy zobaczy, jak wróci, bo przyjdzie w mocy i chwale. Gdzie jest ciało, tam zatują się orły. Czy wiemy, że orły mają najlepszy wzrok ze wszystkich stworzeń na ziemi? Widzą swoją ofiarę, ciało, ofiarę z 3 kilometrów odległości. Dlaczego Chrystus podał ten przykład? Orła. Dlatego, że wszyscy zobaczą Chrystusa. Każdy ujrzy Chrystusa, Jego powrót. Jego przyjście będzie paruzją, przyjściem i obecnością. Każde oko Go ujrzy, Księga Objawienia mówi. Oczywiście nie jednocześnie, bo nie jest możliwe, żeby wszyscy jednocześnie w jednym dniu, w jednej chwili ujrzeli Chrystusa, który przychodzi. Będzie to trwać 3,5 roku. Z Biblii wynika i z prost biblijnych wynika, że od przyjścia Chrystusa do zagłady niegodziwych ludzi, odebrania im ducha życia, potrwa 3,5 roku, połowę tygodnia. Dalej czytamy. A zaraz po udręce tych dni zostanie zaćmione słońce i księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebios zostaną poruszone. Wtedy zostanie ukazany na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy też będą bić się w pierś wszystkie plemiona ziemi i zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z 4 wiatrów świata. Z jednego krańca nieba aż po drugi. W Ewangelii Łukasza mamy podobne sprawozdanie, trochę w inny sposób oddane przez ucznia Łukasza. Dlatego przeczytam je również. 21 rozdział, wersety od 25 do 27. I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów, w mieszaninie zgiełku morza i rozhukanej fali. Gdy ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń nadciągających na zamieszkały świat, gdyż moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Powróćmy z powrotem do początku słów, które tu przeczytałem. Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i 21 rozdział. Chrystus tutaj mówi, że słońce zostanie zaćmione, księżyc nie da swego blasku, gwiazdy spadać będą z nieba, niebiosa będą wstrząśnięte. Łukasz mówi podobnie. Co oznacza słońce, księżyc i gwiazdy? Oznaczają przywódców politycznych. Słońce i księżyc oznacza większych, potężniejszych przywódców, gwiazdy pomniejszych przywódców, prezydentów, władców różnych państw. A niebiosa to rządy ludzkie. Będą wstrząśnięte. Zajdą potężne wstrząsy, podobne do cudów. Potężne zmiany polityczne będą na ziemi. Słońce, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy spadać będą. Będą potężne zmiany. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń, które nadciągną na zamieszkały świat. Dojdzie do wielkiego chaosu, do potężnych zmian. Pojawi się 10 królów, którzy przejmą władzę nad światem. Stany Zjednoczone jako 7. mocarstwo w historii świata pójdzie w cień. Pojawi się kolejne 8. mocarstwo światowe na krótko. Tym mocarstwem będzie państwo Izrael. Izrael wraz z 10 królami ma przejąć władzę nad światem. O tym jeszcze będę mówił w innych podcastach. Będę omawiał Księgę Daniela, Księgę Objawienia, które wskazują proroczo na właśnie takie wydarzenia i takie zrozumienie przyszłych, bliskich już wydarzeń. Gdy to się zacznie dziać, zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach. Czym jest znak Syna Człowieczego? Znak to inaczej cud. Cudem będzie powrót Chrystusa na ziemię. To będzie tym znakiem. I wszyscy Go ujrzą. Każde oko Go ujrzy. Jak błyskawice widzi się na niebie, jak orły dobrze dostrzegają z daleka swoją ofiarę, ciało,
Tak każdy człowiek na ziemi w ciągu tych 3,5 roku ujrzy Chrystusa. Czy mamy tym się zamartwiać? Mamy się tym przyjmować, zasmucać? Zobaczmy, co dalej jest napisane w Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, w wersetach 28 do 33. A gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, gdy zbliża się wasze wyzwolenie. I odpowiedział im przypowieść. Patrzcie na figowiec, na wszystkie drzewa. Kiedy już pączkują, widzicie i wiecie, że blisko jest już lato. Tak i wy, gdy zobaczycie, że się te rzeczy dzieją, wiedzcie, że blisko jest Królestwo Boże. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, niegodziwe pokolenie ludzi niewierzących o takim usposobieniu. Ci ludzie zawsze będą istnieć, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. Jeżeli widzimy na drzewkach pąki i listki, wiemy, że jest blisko wiosna. Wiemy, że jest blisko lato. Nie mylimy się. Tak i gdy my ujrzymy te wydarzenia, a więc przejęcie władzy nad światem przez 10 króli, przez Izrael, potężne zmiany polityczne, które będą zachodzić na świecie, wiedzmy, że blisko jest przyjście Chrystusa. Dalej nasz Pan mówi do swych uczniów, Łukasza o tym czytamy w 17 rozdziale, w wersetach od 26 do 37. Jak stało się za dni Noego, tak też będzie z Synem Człowieczym w Jego dniu. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki i nastał potop i wygubił wszystkich. Podobnie stało się też za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali, a w dniu, gdy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wygubił wszystkich. Tak właśnie będzie w dniu, gdy objawi się Syn Człowieczy. W tym dniu, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. I kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca z powrotem. Pamiętajcie o żonie Lota. Kto będzie usiłował swoje życie ochronić, straci je. A kto je straci, zachowa je. Mówię wam, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą obok siebie. Jednej będzie wzięty, drugiej pozostawiony. Dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Zapytali go wówczas, gdzie panie? On zaś odpowiedział im, tam gdzie ciało, zbiorą się również orły. Mamy podnieść głowy, gdy wydarzenia będą miały miejsce na ziemi, o których już wspomniałem. I tak jak było za dni Noego, za czasów Lota, pili, żenili się, za mąż wydawali i nie spostrzegli się, że przyszedł koniec, koniec tych ludzi. Tak samo będzie podczas obecności, przyjścia i obecności Chrystusa, paruzji, gdy objawi się Syn. Objawienie to jest apokalipsa. Objawi się w mocy i chwale. Przez te 3,5 roku Chrystus Pan będzie czynił cuda. Będzie głosił o Królestwie Bożym. Będzie demaskował przywódców religijnych. Będzie wszystko czynił to, co robił, gdy był na ziemi od chrztu do śmierci na krzyżu. Tylko na skalę całego świata. Będzie się pojawiał w różnych miejscach na ziemi. Oczywiście w ciele fizycznym. Nie będzie miał tego ciała, które miał przed śmiercią. Będzie się pojawiał w ciele fizycznym, tak jak to czynił po zmartwychwstaniu, gdy pojawiał się uczniom. Pojawiał się w ciele. Materializował swoje ciało duchowe. Także mogli go dotykać, rozmawiać z nim. Chrystus Pan jadł. Tak też będzie, gdy powróci. A czy będą na to zwracać uwagę ludzie? Nie, będą zajęci swoimi sprawami. To nie znaczy, że nie będą widzieć Chrystusa. Oczywiście, że będą widzieć, ale będą zajęci swoimi sprawami, jedzeniem, piciem, codzienną troską. Próbą dla nas będą rzeczy materialne. Czy gotowi będziemy opuścić się, zostawić się, czy nie będziemy aż tak mocno do nich przywiązani. Różne próby będą, wydarzenia na ziemi się odbywać. O czym jeszcze powiem, gdy będę omawiał Księgę Daniela, a szczególnie Księgę Apokalipsy.
na ten temat. O czym jeszcze tutaj mówi Chrystus Pan? Nawet nie spostrzegą się, kiedy przyjdzie koniec. Jaki koniec? Tu pisze, że dwie mdleć będą, tej nocy dwaj będą na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie mdleć będą obok siebie, jednej będzie wzięty, drugiej pozostawiony. Dwóch będzie na polu, jeden będzie wzięty, drugi pozostawiony. O czym mówił tu Chrystus Pan? Mówił o ludziach, którym będzie zabrany duch życia. Z Księgi Apokalipsy wiemy, że zagładą będzie odebranie ducha życia. Ludzie będą leżeć jak gnój na polu, będą ucztą dla ptactwa niebios i dzikich zwierząt. Będzie im odebrany duch życia. Pozostaną tylko ludzie sprawiedliwi. Jacy to są? Dobrzy ludzie. Ludzie o dobrym sercu. Tacy ludzie mają zostać na ziemi. Bo cisi posiądą ziemię na własność. Ci ludzie również okażą wiarę w Chrystusa. Będą mu posłuszni, bo są pokorni. Będą go słuchać, gdy już przyjdzie na ziemię. Gdy będzie sąd żywych ludzi. Godzina próby dla ludzi. Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia was Pan przyjdzie. Nie znamy dokładnej daty. Wiemy tylko po wydarzeniach, że bliski jest ten czas. Rozważcie zaś i to, że gdyby gospodarz wiedział, o której straży przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż nie domyślacie się godziny, której przyjdzie Syn Człowieczy. Nie domyślamy się godziny, czyli nie znamy dokładnej daty. To nie znaczy, że nie znamy, kiedy ma przyjść, bo po listkach na drzewach mamy być przekonani, pewni, że ten czas już nastał. I ten czas jest przed nami. Powrót Chrystusa jest naprawdę bardzo blisko. Dalej czytamy w Łukasza 21 rozdziale, wersetach od 34 do 36. Strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie były ociążane obżarstwem, pijaństwem oraz troskami dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was nienacka, niby sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obliczu całej ziemi. Czuwajcie zatem w każdym czasie, módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma stać się i stanąć przed Synem Człowieczym. Mamy nie dopuścić, żeby codzienne życie, troska dnia codziennego, pijaństwo, obżarstwo czy troski, zabieganie o życie, rodziny, dzieci, nie zabrało nam czasu na poznawanie woli Bożej, poznawanie Chrystusa, czytanie Ewangelii, postępowanie zgodnie z tą Ewangelią. Chrystus zadał pytanie swoim uczniom. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Przyjdzie i będzie obecny, czyli paruzja. Życzę wszystkim i zachęcam do czytania, samodzielnego czytania Ewangelii, szukania zrozumienia u źródła. Tym źródłem zrozumienia Słowa Bożego, prawdy, jest Ojciec, żywy Bóg, Jego Syn, Jezus Chrystus, który naucza Duchem Świętym.